Dzisiejsze spotkanie, jak słyszeliśmy z zapowiedzi pana Michała, dotyczy przysięgi. Tego, czy warto przysięgać, co to w ogóle jest przysięga. I wszedłem sobie na dzisiaj najbardziej, chyba najczęściej wykorzystywaną studnię wiedzy, jaką jest Wikipedia. I znalazłem tam taką definicję, że przysięga to uroczysta wypowiedź o ustalonym poprzednim tekście, na przykład rota przysięgi. Złożenie przysięgi stanowi gwarancję przestrzegania umowy, dotrzymania zobowiązania, wywiązania się z powinności. Przysięga to również uroczystość złożenia przysięgi wojskowej. Niekiedy niedotrzymanie przysięgi może pociągnąć za sobą konsekwencje honorowe, na przykład utratę godności lub zaufania, bądź religijne, jeśli przysięga obwarowana jest na przykład ekskomunią. Tyle mówi nam Wikipedia. Co my na to? Bardzo ważne tutaj się pojawiają dwa słowa. Po pierwsze, że przysięga to wypowiedź, a po drugie, że niedotrzymanie jej może pociągnąć konsekwencje honorowe. Wypowiedź, której niedotrzymanie może pociągać ze sobą konsekwencje honorowe. Zobaczcie, że można się poczuć, czytając to, jak w jakimś średniowieczu, bo chyba nie tylko ja mam wrażenie, że dzisiaj to, co mówimy, się w ogóle nie liczy i nikt się z tym nie, nikt się tym jakoś szczególnie nie przejmuje. Dzisiaj to, co mówimy, często wpada ludziom jednym uchem, drugim wypada i sami do tego, żeśmy doprowadzili jako ludzie. Po prostu mówimy bardzo wiele słów, wychodzi z naszego z bardzo wiele treści, która niekoniecznie ma jakikolwiek sens i niekoniecznie się pod nią też podpisujemy i jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. Szczególny swój wydźwięk ma to w internecie, gdzie można być anonimowym i można pisać różne teksty, komentarze i tak dalej, w ogóle się pod tym nie podpisując, no ponieważ nikt nie jest w stanie stwierdzić, kim jest osoba pisząca. To już jest w ogóle taki ekstremum tego, że mogę mówić czy pisać coś, za co totalnie nie jestem odpowiedzialny i nie czuję się z tym związany może nawet i nie obawiam się, że będę za to pociągnięty do jakichś konsekwencji. A myślę, że z tego, co bierze się już z samej definicji Wikipedii, wynika, że mówienie pewnych rzeczy niesie ze sobą konsekwencje. Mówienie pewnych rzeczy niesie ze sobą konsekwencje. Można by osobny temat zrobić na temat honoru, bo skoro konsekwencją niedotrzymania przysięgi może być utrata honoru, utrata godności, dzisiaj wiele osób powie, co to jest honor, co to jest godność. Honor mogę sobie mieć, ale jeśli mam zarobić, to mogę ten honor stracić. Ważniejsze od honoru są dzisiaj czasem dobra materialne, czasem jakieś układy i tak dalej. Mówię dzisiaj, ale wydaje mi się, że to jest problem wszystkich czasów. To jest po prostu problem człowieka i tego, czy my jako ludzie wznosimy się na poziom taki, w którym możemy mówić o honorze, w którym jest to dla nas jakaś wartość, czy jako ludzie pozostajemy na poziomie tego, że najważniejsze jest dla nas, żeby w cudzysłowie przeżyć, żeby mieć co zjeść, żeby mieć za co się utrzymać i dla tej wartości materialnej jesteśmy w stanie poświęcić wszystko inne. Jesteśmy w stanie wyrzec się wiary, jesteśmy w stanie wyrzec się honoru i w konsekwencji jesteśmy w stanie mówić wszystko, co nam się na język przyniesie, wszystko, co jest potrzebne komuś, kto chce coś usłyszeć, nawet jeśli są to kłamstwa, a także wszystko, co było tajemnicą, tak, żeby tylko nie zginąć, albo żeby tylko dostać, nie wiem, lepszą pracę, awans, albo żeby tylko trochę zarobić, jestem w stanie wydawać tajemnice, jestem w stanie kłamać, jestem w stanie nic sobie nie robić z mojego słowa. Tak, myślę, że to jest podstawa do tego, żeby w ogóle mówić o przysiędze, tak? Że każdy z nas jest zobowiązany do tego, myślę, że jako Polak, po prostu jako człowiek, żeby wznosić się na ten wyższy poziom. Żeby nie być tylko zwierzęciem, dla którego najważniejsze jest to, żeby mieć jedzenie, jakieś utrzymanie materialne. Ale warto by się zastanowić na początku, czy dla mnie są pewne wartości ważniejsze od tych ekonomicznych. Czy ja w swoim sercu mam jakieś takie wartości, które są ważniejsze
od tego, czy mam co jeść, już tak mówiąc bardzo konkretnie. Czy gdybym był głodny, tak sobie spróbujmy to zracjonalizować, to wyżyłbym się pewnych wartości, żeby dostać jedzenie. Pewnie, że trudno założyć to, nie przeżywając głodu, ale warto by się nad tym zastanowić i pomyśleć. Jaka jest moja piramida wartości? Jakie ja mam wartości i jak one są poukładane we mnie? Co jest na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu, tak? Gdzie jest Bóg, honor, ojczyzna, a gdzie jest to wszystko, co wiąże się z moim dobrobytem też i z moją wygodą. Proszę zobaczyć, że ten dzisiejszy temat trzeba by też podzielić na dwie grupy, to o czym mówimy jako o przysiędze. Z jednej strony to jest kwestia tych oficjalnych spraw, tak jak tutaj mówi też Wikipedia, że przysięga to uroczysta wypowiedź o ustalonym uprzednio tekście. Tak? Więc mamy przysięgę wojskową, mamy przysięgę lekarską. Dowiedziałem się nawet z Wikipedii, że jest też przysięga lekarzy weterynarii. Nie wiedziałem o tym zupełnie. Są przyrzeczenia harcerskie. Mamy przysięgi takie jak przyrzeczenie celibatu, kiedy ktoś zostaje księdzem i przysięga posłuszeństwa biskupowi. Mamy śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które też są rodzajem przysięgi. I mamy kolejne wynikające z sakramentów przyrzeczenia, przysięgi, czyli to, co się dzieje podczas przysięgi małżeńskiej i to, co obiecują rodzice wobec dziecka, kiedy je przynoszą do chrztu, albo kiedy człowiek, będąc chrzczony jako dorosły, sam przyrzeka. To są te oficjalne przysięgi. Mniej oficjalne albo zupełnie nieoficjalne to są przeróżne sprawy, które dzieją się w codziennym życiu. Kiedy człowiek patrzy matce w oczy i mówi: przysięgam, że no, idę na imprezę, ale nie będę pił. Kiedy mąż przysięga żonie: wyjeżdżam do pracy na miesiąc, ale przysięgam ci, że cię nie zdradzę. I tak moglibyśmy sobie takie sytuacje mnożyć, w których przysięgamy sobie, dajemy sobie słowo. I trzeba by się, przechodząc dalej, odwołać do Pisma Świętego i do tego, że Pan Bóg nieraz składał przysięgę swojemu ludowi. Mamy wiele takich momentów, gdzie Bóg składa ludowi przysięgę. Mamy drugie przykazanie, które mówi o tym, żeby nie wzywać imienia Pana Boga na daremno, żeby, no właśnie, przysięgając, nie wzywać imienia Boga, jeśli na daremno, czyli jeśli się wie, że z tej przysięgi nic nie będzie. Tak by można tłumaczyć to przykazanie. I mamy wyjaśnienie tego przykazania potem w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemi, bo jest podnóżką stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. To jest odniesienie nie tylko do drugiego, ale i do ósmego przykazania oczywiście. I co? Pan Jezus mówi: wcale nie przysięgajcie. Wcale nie przysięgajcie. Jak to się ma do tego, że mamy przysięgę wojskową, że harcerze przysięgają, że księża przysięgają, ślubują, że składa się przysięgę przy przyjęciu sakramentów, że prezydent, premier, ministrowie składają przysięgę oficjalnie, uroczyście i jeszcze wielu z nich kończy tę przysięgę słowami: tak mi dopomóż Bóg. Jak to pogodzić z tym, że Chrystus mówi: wcale nie przysięgajcie? No, nie można szukać tej odpowiedzi gdzie indziej, jak w prawie naszym i w katechizmie Kościoła katolickiego, który mówi tak: idąc za świętym Pawłem, i tutaj są podane cytaty dwóch miejsc, w których święty Paweł obiecuje coś ludziom, do których pisze list, powołując się na Pana Boga. Więc idąc za świętym Pawłem, który sam wzywa imienia Boga, coś obiecując, tradycja Kościoła przejęła rozumienie słów Jezusa jako niesprzeciwiających się przysiędze, jeśli składa się ją z ważnego i słusznego powodu, na przykład w sądzie. Przysięga to wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy.
może być ona składana tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością. Czyli mówi nam katechizm, że jeśli chodzi o bardzo ważne sprawy, możemy przysięgać. Jeśli chodzi o bardzo ważne sprawy, na przykład w sądzie, czy właśnie w Sejmie, czy przy sakramentach, możemy przysięgać i wzywać imienia Pana Boga do tej przysięgi. Natomiast no, oczywiście ma być ona składana, ta przysięga, zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością. Co dalej? Możemy się zastanowić nad tym, jak się wywiązują z przysięgi ludzie, którzy taką ważną przysięgę złożyli. Moglibyśmy oceniać, no przychodzi mi na myśl jeden z prezydentów, o którym teraz jest głośno, który też składał przysięgę, który wiele rzeczy mówił ludziom. Dzisiaj dokumenty pokazują, że niekoniecznie zawsze mówił prawdę. I moglibyśmy mnożyć takie przykłady. Ludzi, którzy w jakiś sposób łamali daną przysięgę, łamali dane słowo, i to dane bardzo, bardzo uroczyście. Co z nimi? Czy narazili się, jak mówi Wikipedia, na utratę honoru, godności? Czy narazili się na ekskomunikę? No to w innych przypadkach i tak, oczywiście. Niektóre odstępstwa od złożonej przysięgi sprowadzają do człowieka ekskomunikę. Natomiast czy tracą honor? No to już jest kwestia sporna. Bo ilu ludzi, tyle będzie sądów i twierdzeń. Jeden powie, dla mnie ten człowiek już nie ma honoru, drugi powie, dla mnie to jest ciągle człowiek honoru. Więc to jest bardzo osobista kwestia. Wiemy, że złamanie przysięgi wojskowej kończy się sądem i bywają takie sytuacje, w których sąd wojskowy za złamanie przysięgi skazuje człowieka na karę śmierci. Więc bywają poważne konsekwencje. Ale chciałbym dojść do tego, co Pan Jezus mówi w Ewangelii. Wcale nie przysięgajcie ani na niebo i tak dalej, ale niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co ponadto od złego pochodzi. I myślę, że to jest klucz, te słowa Chrystusa, do zrozumienia tego, dlaczego Pan Jezus mówi, żeby nie przysięgać. Jeśli nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, czyli ma być dokładnie zgodna z naszymi czynami, to nie potrzebujemy przysięgać. Jeśli jestem człowiekiem, o którym wszyscy wiedzą, że zawsze mówi prawdę, to jeśli ja powiem coś, obiecam coś, nikt nie będzie prosił o potwierdzenie. Przysięgnij, obiecaj. Bo jeśli ja jestem prawdomówny i moje czyny są zawsze zgodne z moimi słowami, nikt nie będzie prosił mnie o potwierdzenie. Myślę, że do takiego ideału Pan Jezus chce nas doprowadzić. Mów zawsze i obiecuj tylko to, co możesz wypełnić. Nigdy nie kłam, mów zawsze to, co jest zgodne z prawdą, a wtedy nie będziesz musiał przysięgać, nie będziesz musiał się zarzekać, nie będziesz musiał udowadniać w jakiś sposób swoich racji czy tego, że jesteś prawdomówny, bo to wyniknie z twoich czynów. I co dalej? Co do tych wielkich ludzi, którzy potrafią łamać swoje przysięgi, myślę, że to, czy ktoś dochowa wierności takiej oficjalnej, pięknej przysiędze, którą się składa czasem przy wielu, wielu świadkach, bardzo często wynika z tego, czy umie mówić prawdę w codziennym, małym życiu. Mówi nam Pan Jezus, że kto jest wierny w małych rzeczach, ten będzie wierny w wielkich rzeczach. I myślę, że to dotyczy tak samo tej sprawy. Że jeśli znam człowieka i wiem, że on jest prawdomówny, wiem, że on jest, jak to się mówi, czasami przezroczysty, czyli że nic nie chowa w sobie, nie ma w nim żadnego kłamstwa, żadnego oszustwa, żadnego matactwa. On naprawdę jest szczery, mówi to, co jest zgodne z prawdą i obiecuje tylko to, czego może dotrzymać, to jeśli taki człowiek składa oficjalną, wielką, piękną przysięgę, to ja mogę ufać, że on tej przysięgi dotrzyma. Natomiast jeśli ktoś w tych małych rzeczach niestety potrafi kłamać, jeśli go na tym kłamstwie nieraz przyłapałem, jeśli wiem, że ma takie sumienie, czy takie podejście do kłamstwa, że naciąga, że nie czuje się winny, ale wręcz to jest dobre i fajne, że może trochę pokłamać, żeby mieć z tego jakieś korzyści,
to nie mam żadnej pewności, że przysięga, którą złożył oficjalnie, trzymając rękę na Piśmie Świętym, na przykład, czy przysięgając w takiej czy innej sytuacji, on tej przysięgi dotrzyma i będzie postępował zgodnie z nią. Więc myślę, że wszystko zaczyna się w tym moim małym świadku codziennym. Wszystko zaczyna się w moim sercu. I nie wiesz, kim będziesz w przyszłości. Może tutaj na tej sali, czy wśród tych, którzy będą to oglądać w internecie, jest przyszły minister, przyszły prezydent, premier, może przyszły ksiądz czy siostra zakonna, może przyszły małżonek, małżonka. Więc przeróżne przysięgi uroczyste są przed nami. Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz szansę tej przysięgi dochować, kiedy ją złożysz, to zastanów się, jak dzisiaj podchodzisz do tych różnych małych spraw i sytuacji. Bo każdy z nas nieraz doświadcza tego, że łatwiej jest skłamać, że kłamstwo jest prostsze, że kłamstwo powoduje, że no i mamy czasami łatwiej, nikt nie docieka, nikt nie dopytuje, okłamie go i jest spokój. A kiedy powiem prawdę, no to jak, dlaczego? No i mogę się pogrążyć, mogę no niestety przyznać się do czegoś, co jest dla mnie trudne i niekoniecznie chcę, żeby ktoś się o tym dowiedział. Więc kłamstwo jest łatwiejsze. Ale jeśli dzisiaj w tych małych sprawach wybieram łatwe kłamstwo, czy to przed profesorem, czy to przed rodzicem, czy to przed narzeczonym, narzeczoną, to jeśli nie jestem wierny w małej rzeczy, co by było w wielkiej rzeczy? Jeśli przyjdzie mi przysiąc i mieć pod sobą jakąś potężną odpowiedzialność, czy wtedy będę w stanie nie pójść na łatwiznę? No, można powiedzieć w takim zapale, oczywiście, wtedy bym się zmienił. Jeśli ktoś by mi dał jakąś potężną odpowiedzialność, to byłbym inny. Ale myślę, że właśnie przykłady wielu, wielu ludzi, którzy niestety mimo złożonej przysięgi wcale nie byli inni, pokazują nam, że potrzebna jest nam ta wierność. I że zadaniem dla każdego z nas jest ćwiczenie się w wierności temu, co się mówi. Żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. I skoro mamy Wielki Post, to myślę, że to jest dobre ćwiczenie wielkopostne. Szczególnie dla tych, którzy mają problem z tymi małymi kłamstewkami. Żeby sobie postanowić taką kontrolę nad sobą, nad tym, co mówię, nad tym, jak się zachowuję. I żeby w codzienności próbować ciągle na nowo. Nie pozwalać sobie na kłamstwa, nie pozwalać sobie na oszustwa. Tylko dbać o prawdę, choćby w tych małych, małych rzeczach. Bo zobaczcie, pięknie jest odwołać się, mówiąc o przysiędze, do przeróżnych naszych bohaterów narodowych, którzy torturowani, męczeni, tej przysięgi nie zdradzili, nie odstąpili od niej. Fajnie jest powoływać się na świętych, którzy wytrwali w tym, co przysięgali, czy w tym, co ślubowali, jak wielu męczenników, którym mówiono, jeśli zostawisz sutannę, jeśli zostawisz śluby zakonne, możesz iść, jesteś wolnym człowiekiem, jak chociażby mówiono naszym współbraciom, męczennikom z Barbastro, co widzieliśmy niedawno w filmie o nich. Łatwo jest powoływać się na nich i mówić, to jest takie piękne, to jest takie piękne, nie wiem, czy bym dał radę. Więc zamiast się zastanawiać i gdybać, czy dałbym radę, warto się spytać siebie, czy daję radę w tych malutkich sprawach, kiedy mnie nikt nie torturuje, kiedy to jest proste pytanie, kiedy te konsekwencje nie są takie straszne, że ktoś mnie za to zabije, że nie odstąpi od prawdy. Kiedy to są proste rzeczy. Albo i nie takie proste, bo wyobrażam sobie, że takim oszustwem i kłamstwem jest na przykład ściąganie na egzaminach. No i konsekwencje przyznania się do tego mogą być trudne. Więc żeby nie mieć takich dylematów, lepiej po prostu nie ściągać. Co myślę, że też się w pewien sposób wpisuje w to mówienie prawdy i w te nasze drobne, małe przysięgi. I ostatnia sprawa a propos przysięgania, która może niektórych z was już dotyczy jako małżonków, a może nawet rodziców, a niektórych, czy większości pewnie będzie dotyczyć w przyszłości, to jest przysięga małżeńska.
i przysięga, którą się składa, przynosząc dziecko do chrztu. Zobaczcie, dzisiaj ludzie mają duży problem ze zrozumieniem tego, czym jest wierność, nierozerwalność. Czym jest to, że relacja jest jedyna do końca życia. Bardzo wielu ludzi, mimo że mówi przed ołtarzem do mikrofonu, patrząc w oczy tej swojej żonie, mężowi, w obecności księdza, rodziny i tak dalej, w obecności samego Boga, mówią te słowa, ale w głowie zakładają, nie, to jak będzie między nami źle, to się rozejdziemy. Dzisiaj wielu ludzi tak robi, czemu my tak mamy nie zrobić? Dzisiaj wielu ludzi podchodzi do przysięgi małżeńskiej z założeniem, że jak coś nie wyjdzie, to ona będzie nieważna, to się to rozwiąże i tyle. To jest błędne. To jest błędne i warto to w sobie weryfikować, szczególnie jeśli się człowiek przygotowuje do ślubu. Bo słowa mają sens tylko wtedy, jeśli są poparte totalnie moim sercem. Tylko wtedy one są prawdą i są dobrą przysięgą. No i druga sprawa na chrzcie, kiedy się przynosi dziecko i ksiądz pyta, czy wy rodzice wychowacie to dziecko w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Rodzice mówią, tak, oczywiście wychowamy. Jest piękny zwyczaj, przynosimy dziecko do chrztu, przyrzekniemy, co trzeba, ale potem do kościoła i tak nie chodzimy. Następny raz tym dzieckiem przyjdziemy na pierwszą komunię świętą. No to nie jest dotrzymanie przysięgi. I myślę, że za niedotrzymanie takiej przysięgi złożonej przed Bogiem, czy to są moje śluby zakonne, czy to jest przysięga posłuszeństwa biskupowi i celibatu, księży diecezjalnych, czy to jest przysięga małżeńska i przysięga obietnica wychowania dziecka w wierze, za to grozi większa kara za nie wypełnienie tej przysięgi niż tylko utrata honoru. Grozi większa kara, no bo zahaczamy tutaj już nie tylko o naszą ziemię, ale i o to, co będzie się działo w wieczności. Pan Bóg nas będzie z tego rozliczał. I nasze życie wieczne, szczęśliwe, waży się na szali tego, jak dzisiaj podchodzimy do naszej przysięgi. I jak się wywiązujemy z tego, co mówimy i w sposób codzienny, w powszednim życiu. No i wtedy, kiedy przysięgamy bardzo uroczyście. Więc niech nam Pan Bóg dodaje sił, żebyśmy mówili prawdę, nie bali się prawdy i żeby nasza mowa zawsze była tak, tak, nie, nie. Bo co ponad to, pochodzi od złego.